Siemaneczko widzowie, witam w kolejnym odcinku Prawdziwego Życia. Zjadłem śniadanko przed chwilą i chcę wam pokazać mojego kleta cinkucento, który właśnie tutaj jest. Pójdziemy do pana Liścisia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Szymon, jestem pracownikiem pana Zdzisława. Okej. Okay. Ruskiego. I pan Zdzisiu dzisiaj nie przyjedzie, niestety. Aha, a co się stało? Ja się dzisiaj czuję, dlatego przysłał mnie, żebyśmy bobodziorkę kończyli. Dobrze, no to wiemy chyba, co tam będziemy robić. No, to idziemy kończyć. Możemy już iść, tak? Bo mnie tak, tylko tak, chwilkę jeszcze, tylko muszę... Widzę, to jest Fiata Cinquecento, naprawiłem, to jest właśnie ten mój fiacik. Dobra, możemy iść. No. Fajny Fiat, panie, nie powiem, no, to fajny. Wyremontowany ostatnio, w warsztacie był. Był jak mała kraksa. To odnowiony, jak wyremontowany. No, odnowiony, tak. No właśnie. No, tam trzeba było pewnie wymienić blachę. Wszystko. No, zderzak wgnieciony mi tam, tak? Z tyłu. O kurde, tak. No to nie fajnie. To jest ta bobodziorka, tak? Mhm, tak. Dobra. Pan Zdzisiu mówił, żeby tutaj te rusztowanie już pozabierać. I generalnie tak. Tutaj to jakby odświeżyć troszkę, nie? Jakby, żeby tu dać całe wejście do skrzynki. O, właśnie, skrzynka. Jest ta skrzynka. Dobra, to wstawimy od razu. Wstawimy tak? Tutaj i na początek to jeszcze tutaj... Przykręcę. Tak, właśnie. Pan Zdzisiu jeszcze mówił, żeby tutaj troszkę jeszcze siana wziąć, to... Siano jeszcze, okay, jakby rudy siana. A jest tu, dobra. Jest? Tam. Dobra. Bo Rumona muszę mieć tutaj duszę tego siana. Tak, no. O, dobrze. A, tu jest dobra. Dobra, o, wystarczy chyba, nie? Wystarczy, dobra, odłóż tu. I pan Zdzisiu przy okazji też mówił, żebyśmy to... Halo, bo ja może pan powtórzyć? Pan Zdzisiu mówił, żeby te wszystkie rzeczy pozabierać. Okej, okay, rozumiem. I a gdzie to będziemy? Dojść do tego, jak... No do tej... Do szopy. Do szopy tamtej, nie? Dobra. Dlatego bierzemy to wszystko. Ile pan da radę tu jeszcze wziąć? Dobra. I weź to właśnie. Chodź. Tylko nóżka mnie zabolała ostatnio, że... Proszę, pan wejść. O, wziął te, przyprowadził te kozy, o, tutaj, do tej drugiej, bo tutaj tak. To był... Pani Siutu ma swój strój i inne takie tutaj. Oj. Wszystko, co jest z tego, tak. z tego wzięte, to po prostu odłożę. Tak. Dobra, i też przy okazji... A nie, chwila. Te, jak to się? To weźmiemy i rusztowanie też weźmiemy troszkę. Mhm. Bo jeszcze pan Zdzisiu mówił, żeby dach w szopie wyremontować od razu do końca. Dach w szopie, trzeba odnowić okay. dach. No na tej szopie, bo dzisiaj już te barany mamy, te owce i te kozy mają być zostawione. On je wyprowadził tak mega nad ranem. Ale chyba mam je wystrzec, mam je chyba, nie? Z tego samochodu. Tak, ale to już beze mnie, to już sam masz. Tak. Słuchaj, no, nie wiem jak wiesz, czy nie. Oj. A dobra, tak, dobrze się składa. Tu masz rusztowanie ci robię, gościu. Ale ja chciałem wziąć sobie siekierkę też. No ale właśnie tutaj ci rusztowanie robię. Aha, dobra, to nieważne. Dobra, nieważne. Jakby jeszcze nie, to ta szopa się wali, nie? Ja położę nowe dachówki już może. Tak, no ja tu to niszczę. A ty potem staw te nowe, bo to jest mega zniszczone już. Już. Nie, ile pan ma lat? Ja? No. 28. Ja jestem młody. To wie pan, że ta szopa jest starsza niż pan? No ja wiem, ona ma już jakieś 80 lat. No, ona ma dużo. Znaczy została odnowiona trochę, ale... To była jeszcze po ojcu od pana Sława, więc... Dobra, tych już nie wymieniamy, bo to pan Zdzisiu wymienił. Tak, tu już jest. Ale jeszcze z drugiej strony, Może ja idę po kolejne dachówki? Ale tu tylko te niektóre, bo tak to są... Dobra, no i w pomiędzy. Au! Moja noga. Idę po dachówki. Są tu jeszcze jakieś dachówki?
No, tu już nie ma dachówek. A pan ma ze sobą jakieś dachówki? Mam, spokojnie mam. Pan Zdzisiu jeszcze mówił, że jutro jak on wróci, bo to on do pana zadzwoni. Okej, dobrze. Żeby tam wszystko ten, dobra. I od razu, skoro mamy już tutaj to zrobione, to tutaj sobie idziemy i tutaj trzeba to za te wszystkie. I potem już będzie wszystko. Dobra. Dobra. Powinno już o, być... O, już jest tu. Tak, nie powinno się zabalić. Nie, już nie powinno. Dobra, wy pan... jeszcze to zniszczymy od razu. Tak, to już mi będzie potrzebne. I daj mi pan wszystko, co masz jakby do budowy. Bo ja to pójdę zanieść już do pana z dzisiaj od razu. No a pan już może te owce ostrzyć. Tak, tak, ja już tylko tutaj dam, już wezmę sobie nożyce. Tak, weź to pan. Tak, sobie przypomniało w ogóle, że ja tych... Dobra, ja aha, jeszcze zapomniałem... No, zapomniałem powiedzieć... Zapomniałem powiedzieć, jeszcze do pana przyjdzie ten policjant, bo tam jeszcze jakieś tam sprawy ma co do tego... tego człowieka, tego mafiozo. Rozumiem. A słyszałem o tym, tak, no, tak. On tu jeszcze do pana przyjdzie, bo będzie chciał, bo no, tam będzie chciał pana parę rzeczy jeszcze. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobra, no to ja dziękuję, to tyle z mojej strony. No, do widzenia. Dobra. Już idziemy obsłużyć te owce. Idziemy pierwszą tu dać. Dobrze. Piek owieczka, już koniec, ty idziesz sobie z tą owcą. Piek. Piek. Dobra. Pięknie. A, dobra, ciebie idę. Dobra. Dzień dobry. Starszy posterunkowy Michał Kostecki. Bardzo mi miło. Ja przychodzę z posterunku w Poboże Piaskowo i chciałem pana tylko jeszcze o parę tych spytać z powodu tego, może pan słyszał, tego człowieka, mafiozo rosyjskiego. Słyszałem. Pokazywał już mój szef panu to zdjęcie? Tak, pokazywał. To ja bym prosił pana, żeby... dwa, tutaj gdzieś postarać się wywiesić. Zaraz panu dam wszystko, co jest do tego potrzebne, bo oczywiście my za wszystko odpowiadamy. Tutaj, żeby pan wywiesił... To będzie za opłatą, nie? Tak, tu pan dostanie... Co się pan dostanie? Nie, na pan nic nie płaci. To jest obywatelski obowiązek. Ale ja za to dostanę. Pan dostanie. Dobra. Ja też. Tutaj gdzieś tutaj na tej shopie albo gdzieś, żeby po prostu było wszystko wiadomo. Dobrze, zrobię to. Powiesił, dobra? Dobrze. No, do dziękuję widzenia. Bardzo. Dziękuję za okazanie obywatelskiej postawy. Dobrze. Bierzemy te zdjęcia, do widzenia. Proszę jedno. I drugie też tu na shopie, ale chyba z tej strony będzie lepiej. O, proszę. Okej, wywieźliśmy to zdjęcie. Ja idę dać tą wełnę, nożyczki. Pójdę zjeść coś do domu, bo już... Gazety, sprzedaję gazety. Gazety. O, dzień dobry. O, chce pan gazetę? Nowinki Zygmuntowskie. Mogę, tak, poproszę gazetę Nowinki Zygmuntowskie. Kosztuje dwa te. A, 2 euro. No, dwa. Proszę. Dwa euro, zapomniałem. Super. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Oj. Gazety. Okej, mamy nowinki zygmuntowskie. Okej. Fajnie. Słyszałem już o tym mordercy, nie muszę tego. Dobra. To tam jeszcze miało być. A, jeszcze tylko te. Zobacz, co tam jest. Wszystko jeszcze miałem nakarmić kozy. Dobra. To jest pyk.
boję tego tu otwierać presownie. A się ich boję tych kurs, bo one są takie nieprzewidywalne. Ale są głupie te kozy. O. Dobra, macie sianko. Idę stąd. Dobra, kończymy tą pracę chyba już. Kurde. Fajnie jest tak pracować na wsi, na farmie. Lucynki sobie jedzą trawę. O, dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. O, moim fiasci potrzebny. Pokażę wam go, jak jeździ. Bo trochę taki. Oj! No tak, zapomniałem, że nie wyjadę z garażu, no tak. To jednak nie pokażę, ale jest mega szybki, bo stringowałem sobie na szczęście. No, no dobra. Tam coś tam chyba idzie. No. Ja już do domu chyba. I tu żegnam. Do następnego odcinka. Oj! Coś puka. Jeszcze zobaczyć. Halo? Dzień dobry. Ej! To jest ten gość! Nie! No. To jest ten gość, ja idę zgłosić to na policję. Zgłosimy to w kolejnym odcinku. Do następnego, cześć!